Siemanko, witam z kolejnego Stada Brania. Ostatnio byłem we mgle, a dzisiaj w zimowej scenerii, pełno śniegu i idziemy ściągać dwie puszki. One są już takie ponadroczne te puszki. Nie wiem czy znajdziemy, bo śnieg zasypał nas tutaj. I teraz tak, co się dzieje z papierem podczas takich warunków, jakie są, czyli dużych mrozów? Papier fotograficzny, jeżeli na przykład dostała się tam woda i teraz ta woda zamarzła, może powstać ciekawy efekt. No jak na przykład na szybie zamarza woda, para wodna, to powstają takie kryształki lodu. I na papierze może być podobna sytuacja. Jeżeli nam zamarznie papier fotograficzny, który był mokry, również mogą powstać takie wzorki. Nie chcę mieć papieru zalanego. Nawet o tym nie myślmy. Kadr będzie na drzewo. Nie na to drzewo, na następne chyba. Teraz spróbujemy znaleźć tą puszkę. Powiem wam tak. Tu w tej zaspie powinna być puszka. Nie ma szans jej znaleźć. Nie ma szans. Druga puszka wiem gdzie jest. Schowana ona jest w takim miejscu, że znajdę ją. Ale tamtą zapomnijmy, że ją znajdziemy. O, gdzieś tutaj powinna być. Jest tu. To jest ona. To jest to. To jest ona właśnie. Skierowana była w stronę tego oto dębu. A jednak zaryzykujemy i spróbujemy poszukać drugiej, bo nie chce mi się tutaj drugi raz przyjeżdżać. A jak śnieg będzie teraz topniał, to może tam zalać mi tą puszkę. I mnie to gdzieś tu. No właśnie, o tym mówię. W śniegu po jaja. O, to o tym mówię właśnie. Gdzieś tu powinna być ta puszka. Jest. Chyba mamy to. Jest. O nie, coś się do niej dobierało. Do tej puszki. Ale jest znaleziona. Puśćcie. Jaki cud. Jest puszka. Także dwie puszki odnalezione. I widzimy się w ciepłej kanciapie u mnie. Chciałbym zrobić taką analizę tych dwóch zdjęć, które otrzymałem. No, żeby wam pokazać, co można wyczytać z tych zdjęć. To pierwsze zdjęcie. W pierwszej chwili myślałem, że po prostu to jest duszek liści na drzewie, które tutaj były w lecie. Otóż nie. To zdjęcie jest poruszone. To jest poruszenie zdjęcia. Widać to dokładnie po linii horyzontu, która biegnie tutaj, a drugi linii horyzontu jest takim duszkiem, która biegnie właśnie tutaj. Zwróciłem to dopiero uwagę po dłuższej chwili i teraz kiedy nastąpiło to poruszenie nie wiem, bo część zachodów zimowych jest na tej linii horyzontu, a część zachodów zimowych jest na tej linii horyzontu, więc tak naprawdę nie mam pojęcia kiedy nastąpiło poruszenie. Wyszła taka podwójna ekspozycja, ślady słońca są dość fajne, bo mam fajne kolory i każdy ślad słońca jest jakby dwa razy naświetlony, ponieważ są naświetlało się rok, czyli od grudnia do czerwca i od czerwca do grudnia, czyli te linie się nakładają na siebie. Super to wyszło, podoba mi się to zdjęcie bardzo. I dodatkowo podobają mi się te zacieki u góry zdjęcia. No i tu taki jakby jakiś grzybek, jakaś taka fajna pajęczynka. No wszystko to dodaje uroku temu zdjęciu, bardzo mi się podoba. Drugi negatyw i to jest dokładnie to, o czym mówimy w odcinku, czyli zamarznięta emulsja, która tak się właśnie
zrobiła takie, skrystalizowała, że tak powiem. Na negatywie to wygląda całkiem spoko, na pozytywie zresztą też. O, tak wygląda pozytyw, tak dość żółty wyszedł mi, ale podoba mi się ta tonacja koloru na tym zdjęciu. Bo pierwsze zdjęcie było takie dość pastelowe, takie te kolory były mało kontrastowe, mało nasycone, a tutaj znowu wyszło takie zdjęcie dość kontrastowe takie. No wszystko zależy oczywiście od obróbki, ale podoba mi się ta struktura tego zalania i zamrożenia tej emulsji. Fajnie to wygląda, zwłaszcza na przybliżeniu. To moja analiza zdjęć. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.